Moja pasja jest dla mnie wszystkim. Robię to codziennie i kocham to robić. Mam na imię Nikodem, mam 13 lat i moją pasją jest wspinaczka. Wspinaczka pojawiła się w moim życiu tak, że mój brat chodził na treningi piłki nożnej i zobaczyłem, że w tej hali jest po prostu ścianka, malutka taka ścianka wspinaczkowa. Zacząłem chodzić, miałem duży postęp, jeśli chodzi o formę. Potem moi rodzice zaczęli budować centrum wspinaczkowe. Obecnie trenuję w Seven Level, czyli w moim domu, mojej ścianie wspinaczkowej, a mój klub wspinaczkowy jest to Agama, to czołówka Polski. Seven Level aktualnie przygotowuje zawodników pod czołówkę Polski. Poświęcam swojej pasji bardzo dużo czasu. Jeśli chodzi o większość osób w moim wieku, to dużo się uczą. Ja się uczę troszeczkę mniej, bo bardzo dużo trenuję, ale to też zależy, jak są intensywne treningi. Jeśli sobie zrobię mniej intensywny, to mogę sobie je robić dużo razy w tygodniu, nawet dwa razy dziennie czasem, na przykład w soboty. A najczęściej robię to 4, 5, 6 razy w tygodniu. Jeden dzień zawsze mam odpoczynku dla rąk, bo jednak są trochę starte i ciągle poniszczone, a więc bym już nie miał rąk, jakbym nie miał w ogóle przerwy. Ale były takie czasy, że codziennie cisnąłem, żeby dojść teraz do właśnie swojej formy. Moje największe osiągnięcie to zrobienie 7B+, czyli taka bardzo ciężka droga, wejście, zejście i wejście dachu, całej tej jakby drogi razy 3, czyli 63 metry w dachu. Wytrzymałość na tym cierpi. I największe chyba dotąd osiągnięcie, jeśli chodzi o zawody i takie tam. Ostatnio byłem drugi na całe wielkie zawody. Pierwszy raz w życiu podium, a więc... Moją przyszłość bardzo wiąże się wspinaczką, ponieważ od stycznia, to taka mała niespodzianka, zaczynam trochę vlogi Centrum Wspinaczkowego, ale to wszystkiego się dowiecie już na Facebooku i w ogóle. Na pewno będę trenerem tutaj i może właścicielem. Są trzy typy asekuracji. Pierwszy, wchodzenie na automacie, czyli wpinamy się karabinkiem do uprzęży łącznika i sobie wchodzimy po prostu i zjeżdżamy. Drugi typ asekuracji to wchodzenie na wędkę, czyli już są potrzebne do tego dwie osoby, nie jedna. Jedna osoba asekuruje, wybiera linę, druga po prostu wchodzi, a potem ta osoba asekurująca ją opuszcza. Trzeci typ asekuracji, chyba najbardziej taki wymagający, ponieważ trzeba wchodzić co jakiś czas, trzeba się trzymać jedną ręką, na prostej ręce oczywiście, żeby się nie zmęczyć, bo tak się zmęczymy, wpinać karabinki. Osoba asekurująca wydaje nam luz, linę, żebyśmy mogli wpinać te karabinki. Na koniec też się opuszczamy. Najlepsze są we wspinaniu z dołem loty. Zawdzięczam pasji. Po pierwsze znajomych, przyjaciół, a szczególnie Marcela, Zosię oraz Kubę i Bartka. Super formę, nie siedzenia przed kompem w domu, w ogóle nie lubię komputera, nie mam żadnych gier i to jest właśnie super. Nigdy nie miałem komputera, nie zamierzam jak na razie mieć, chyba że do montowania vlogów. Mogę iść? Możesz iść. Zachęcam Was do znalezienia swojej pasji, ponieważ jakby jak masz pasję, to masz jakieś zainteresowania, a siedzenie przed kompem cały dzień, granie w CS-a i takie inne, jest to naprawdę super. Daje Ci to dużo zdrowia, dużo sportu szczególnie. Po prostu super jest mieć jakąś pasję, zajawkę, mieć znajomych w tej pasji i sobie rozmawiać o tym i w ogóle.